Widziałem po drodze w Kocku pomnik generała Kleberga, tego, który do końca walczył w kampanii wrześniowej. I tam ten napis, chyba kiedyś było nigdy więcej wojny, coś takiego zastąpiony został. Wiem, że staniecie, gdy trzeba. I ja mogę do was też powiedzieć z wielką wiarą, że wiem, że staniecie, gdy trzeba będzie, nie tylko w obronie ojczyzny, ale także w obronie najlepszych dla ojczyzny wyborów. Spotkanie zgromadziło mieszkańców naszego regionu oraz działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Wizyta Morawieckiego była okazją do zadania pytań. Po 48 latach pracy przyszedłem na emeryturę za czasów Platformy. Jeszcze mi kazali czekać rok i 3 miesiące, żeby... Bo pan się załapał na tą pseudoreformę, tak? Tak, tą nową reformę. I teraz niedawno w przykładzie znalazłem odcinek z 2017 roku. Moja emerytura wzrosła o 800 zł. Bardzo serdecznie dziękuję panu. Co zrobić? Pytanie brzmi, co zrobić, żeby kupić tanio atrakcyjną działkę od księdza i trochę ją sprzedać? Ta działka, która została przez nas nabyta, ma dwie niezależne wyceny i została nabyta po cenie rynkowej. Dwie niezależne wyceny, dwóch niezależnych biegłych wyceniło po cenie rynkowej. Także bardzo dziękuję, bo mogę to do końca wyjaśnić. Trybunał w Niemczech, w Karlsruhe, po półtorarocznej rocznych wyborach w Niemczech zarządził wybory ponownie w kilku landach Niemiec, a więc w Niemczech można było, a u nas przy takich wyborach, oczywiście sfałszowanych, nie można. Szanowny panie, szanowni państwo, po pierwsze Izba Spraw Nadzwyczajnych Sądu Najwyższego stwierdziła już ważność tych wyborów, więc one są już rozdziałem zamkniętym. Po drugie, czy były tam nieprawidłowości, fałszerstwa? Na pewno były. Na pewno były nieprawidłowości, fałszerstwa. W jakiej skali? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie widziałem żadnej bardzo pogłębionej analizy, ilu mandatów mogło to dotyczyć. Ale nie wiem, czy to państwa pocieszy jakkolwiek. Sądzę, że nie, ale myślę, że niezależnie od tego, jaka to była skala, te wybory i tak nie poszły po naszej myśli. I nawet jakby tam kilka mandatów było rzeczywiście oszukanych, nie za wiele by to niestety zmieniło.